czuję w tym dresie reprezentacji Polski? No, bardzo dużo. Myślę, że tak jak widzę, bo czerwony, Wisła tak samo, czerwona, także... Ale pasuje jak ulał? Dobrze, wszystko jest okej. Okay. Nikulae i mamy bramkę. Co by nam dała ta wygrana z Rumunią? Wielka euforia. Już jest zespół na Mistrzostwa Europy. Już mamy Mistrza Europy. Nie. Lepiej skromnymi, powoli krokami z pokorą dojść do celu. Wciąż zamykamy Kanadyjczyków w ich strefie obronnej. Obraniak. Obraniak. Jeszcze raz do środka wuje Kosowski. Ładnie. Będzie okazja. Ja nie mówiłem, że w trzech dniach zrobię Brazylię, ale zmieniło się. Jest inna dyscyplina, jest inne podejście. Dziękuję bardzo. Franciszek Smuda od początku zapowiadał, że sam będzie decydował o tym, z kim przy reprezentacji Polski będzie współpracował. Na początku nie z własnego pomysłu narzucono mu troszkę Tomasza Waldocha. Ten pomysł wydawało się, że wypali. Długo się zastanawiałeś, jak przyszła propozycja od trenera Smudy? Wcale. Spontanicznie odpowiedziałem tak i nawet się za bardzo nie trzeba było zastanawiać. Kiedyś w przyszłości, nie wiem, być może po Mistrzostwach Europy, powiem, ale zrobiliśmy super fajną robotę z trenerem Smudą, osiągnęliśmy sukces na Mistrzostwach Europy. Wtedy powiem tak, to była przygoda życia. Tomasz Waldoch miał autorytet u piłkarzy reprezentacji Polski i miał też swoje zdanie, a dodatkowo się cenił. To nie podobało się w PZP, nie chciał zarabiać za dużo. Zaproponowano Franciszkowi Smudzie innego trenera, Jacka Zielińskiego. Czy nie czuję się towarem zastępczym? Oczywiście, że nie, bo ja byłem drugi, ale o tej funkcji marzyło może kilkudziesięciu jeszcze innych trenerów. Także trzeba wziąć pod uwagę, że no nie pierwszy, ale drugi to też jest bardzo wysoki ranking. To trener bez większych sukcesów prowadził Legię Warszawa, prowadził Lechię Gdańsk. Podobno idealny asystent. Czy dlatego, że się nie wtrąca w zdanie pierwszego szkoleniowca, to już zupełnie inna sprawa, temat na inne opowiadanie. Skoro Franek się tutaj, że tak powiem, zgiął, to może popełnił już pierwszy wielki błąd, a wszystkie inne są konsekwencją tego pierwszego błędu, że wszyscy doszli do wniosku, że można Frankiem troszeczkę kierować. Podobnie było z dyrektorem reprezentacji. Mówiło się, że taka postać to musi być ktoś z nazwiskiem. Na przykład Marek Koźmiński, na przykład Włodzimierz Lubański. Ktoś, kto zna obce języki, wie jak funkcjonuje futbol na Zachodzie, wie jak poukładać te klocki w reprezentacji, aby wszystko było zapięte na ostatni guzik. Siedliśmy wczoraj z trenerem Franciszkiem Smudą, przeglądaliśmy kandydatury i orzekliśmy, decyzja padła taka, że zadzwonimy do Jana Furtowa. Nie wolno się zastanawiać długo, żeby się ma propozycja pracy w reprezentacji polskiej, także jest. Smuda tłumaczył, że to nie jest byle Jasiu. Jasiu zna, jak pachną skarpetki, jakie boisko jest dobre, jakie buty są dobre. To było jedyne, co mógł zaoferować tej drużynie. Wydawało mu się, że będzie chodził w marynarce i świecił twarzą przy reprezentacji, będzie przy niej błyszczał, no a praca dyrektora sportowego polega trochę na czymś innym. Gdyby Franek miał charyzmę, by był silny, by był twardy, po prostu by się na to nie zgodził. Powiedział, przepraszam bardzo, jestem trenerem reprezentacji i ja uważam, że do mojego sztabu jest potrzebny ten i ten, ale my ci tego nie damy, no to dziękuję, do widzenia, bawcie się sami, idę robić co innego. Operacja Euro 2012 w toku. Franciszek Smuda wyruszył z powołanymi przez siebie kadrowiczami do Tajlandii.
Zamienili mróz i śnieg na słońce i temperaturę dochodzącą do 30 stopni Celsjusza. Ale to nie będą wakacje. Każdy chce wypaść przed szkoleniowcem jak najlepiej. Reprezentacja zagra w towarzyskim turnieju z Danią, gospodarzem, czyli Tajlandią, i Singapurem. Ja panu zadam proste pytanie. Gdyby pan dzisiaj miał napisać pracę dyplomową, której tytuł był tak: wpływ wyprawy tajlandzkiej na podstawę polskich piłkarzy podczas Euro 2012. Czy widzi pan jakieś tam odniesienie? Że zero, no to jest, mówię, no to jest pic na wodę, no. Franciszek Zmiany był pierwszym trenerem, który wyjeżdżał do Tajlandii albo wyjeżdżał w tamte strony, żeby zagrać w turnieju. Czasami robi się coś, co w danym momencie można zrobić, bo nikt inny nic innego nie proponuje. To był wyjazd niezwykle udany. Chociażby z tego powodu, że mieliśmy okazję przyjrzeć się wielu piłkarzom z Ligi Polskiej. Przekazać im własną filozofię futbolu, żeby też zrobić z tego pakiet, grupę, zespół. Co to jest za wyjazd, jak grasz reprezentacją, a od pierwszej minuty wiesz, że żaden z tych piłkarzy nie będzie grał w jakimkolwiek ważnym meczu między państwem, czyli wmawianie potem opinii społecznej, nam wszystkim kibicom, że to ma jakiś sens, to ma jakieś znaczenie, to jest po prostu... To jest po prostu nieuczciwe. Uzyskaliśmy na tyle fajny obraz, że mogliśmy już po tym zgrupowaniu powiedzieć, dla kogo ewentualnie możemy liczyć, kogo będziemy dalej sprawdzać, a komu trzeba dać na razie odpocząć, jeszcze dać mu trochę czasu, że być może to jest za wczesne powołanie. Na początku no, nie widziałem jakoś siebie tam na tym turnieju, ale uważam, że to bardzo dobry wyjazd był, bo inaczej bym miał stracone 10 dni z tą młodzieżą, z którą tam pojechałem. Lewandowski do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski indywidualnie, Błaszczykowski, stać go na piękne obrębkę, tak! Jakub Błaszczykowski robi różnicę, 43 już minuta spotkania w Warszawie. Błaszczykowski, będzie Bayern, Lewandowski, okazja, Lewandowski, musi być 2-0, Lewandowski, gol! Gol! 62 minuta! To zwycięstwo, to jest taki pierwszy krok, krok po kroku, jak to Leo mówił zawsze, step by step, do jakiegoś sukcesu. Od razu w pierwszym meczu dostałem szansy. Szkoda, że my nie wygrali. Dużo szansów my mieli, no ale jakoś piłka nie chciała wejść tam do tej bramki. Dlaczego ja mam być rozczarowany brakiem gola? Ja jestem zadowolony, że ta gra się układała, że przede wszystkim zawodnicy przekonali się do siebie, że ta taktyka, ten system gry pasuje dla nich i mają dużo satysfakcji w grze. Na pewno kibice tutaj w Hiszpanii żyją swoją reprezentacją i nawet na nasz rozruch przyszli popatrzeć. Ja myślę, że jeżeli uda nam się zbudować silny zespół, to i kibice polscy będą również przychodzić nawet na treningi. Czy damy sobie radę z Hiszpanami, czy brakuje nam dużo? To jest po prostu test i dla piłkarzy, i dla całej drużyny. No ja tam byłem akurat, więc też to wspominam.